Monika Nawrot, witam Państwa i zapraszam na program Czas przeszły, dokonany. Kurek i Kamiński byli tacy prawdziwi. Prawdziwie przyjacielskie stosunki ich łączyły niewątpliwie. Andrzej z Dankiem to były takie typowe małpy telewizyjne. Obaj byli bardzo kompetentni. Mieli charyzmę, mieli osobowość. Myślę, że nie ma ludzi niezastąpionych. Od 77 do 89 roku emitowano najpopularniejszy program popularno-naukowy w historii telewizji polskiej Sonda, z czego wynika sukces grubo ponad 500 zrealizowanych odcinków Sondy. Receptą z pewnością byli charyzmatyczni prowadzący Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek. Sonda była hitem telewizyjnym lat 70. i 80. Absolutnym hitem telewizyjnym. Wszyscy szli do domu oglądać Sondę, i Andrzeja, i Danka. Sam fakt, że program Sonda miał 25% oglądalności, jest naprawdę szokujący w historii telewizji świata, bo takie programy mają po kilka procent najwyżej. Jak były robione te badania opinii publicznej, oglądalność programów, oceny bardzo dobre, prawda, tam... to przecież Sonda biła się o popularność z najlepszymi serialami kultowymi naszymi. Ludzie zamknięci za żelazną kurtyną odczuwali szaloną ciekawość świata, nowinek technicznych wszelkiego rodzaju. W tamtych czasach ja myślę, że sukces polega na tym, że był to program absolutnie wyjątkowy, to po pierwsze. Po drugie, oparty na prawdziwych umiejętnościach, prawdziwej wiedzy. To, co dzieje się wokół tego programu, świadczy o tym, że powstała jakaś ogromna luka i że ta potrzeba w tej chwili nie jest zaspokajana. To są właśnie ci ludzie, którzy na forach internetowych ze sobą dyskutują i ciągle żałują, że nie mogą mieć dostępu do tych programów. Jeśli można, do pokoju tortur, tym razem ty, a ja sobie siądę spokojnie przy urządzeniu komputerowym. Bo rzeczywiście byli kultowi. To też pamiętam, że całą rodziną żeśmy, znaczy moi rodzice na pewno tak, oglądali chętnie. O, to był dobry program o tyle, że można było się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Pamiętam, że był obowiązkowy, ale jak mówię, ja wtedy jeszcze byłam troszkę za mała, żeby oglądać. Pamięta pan? Oglądał pan ten program? No, wszystkie odcinki. Ile pan miał wtedy lat? Z 15, 12 lat. Szybkość idzie, tak, nabiera. Ty no, już wystartowałeś, jak widzę. Tak, za chwilę będę robił skręt w lewo. No. I co, te kreseczki nie są równie dobre jak to, co przeżywałeś parę miesięcy temu? Szczerze mówiąc, beznadziejne jest to. Pierwszy program taki pilotujący, taki próbny, nagraliśmy we troje. To znaczy ja byłam byłam również w studio, ale to jakoś nie było dobrze. Nie było dobrze, po prostu przeszkadzałam tym. Jako adwokatus diaboli coś tam... Nie zawsze kompetentnie wypowiadałam się na różne tematy i wiadomo było, że niezbyt dobrze nam się ułoży współpraca. Andrzej wpadł na pomysł, że to musi być nie mądry i głupi, czyli ten, który zadaje pytania, ten, który odpowiada, tylko jakby dwa całkiem inne spojrzenia na ten sam problem. Czyli osoba, która jest technikiem, która jest właściwie naukowcem, zna te wszystkie rozwiązania. I humanista, który jest, dla niego to jest taka trochę dziwna dziedzina, ale on chciałby, żeby to nie było w konflikcie z naszą codziennością, z naszym życiem, z naszym bytem itd. itd. Wymyślili sobie jakiś temat, jeden pan jest za, jeden jest przeciw. I teraz udowodni. Ty udowodnij mnie, a ja udowodnię tobie, że kto z nas ma rację. Oni zawsze dochodzi do jakiegoś konsensusu. Oni się dogadywali, ale zanim oni do tego doszli, to strasznie długo to trwało i wytłumaczyli każdą najdrobniejszą rzecz, każdy szczegół, dlaczego tak, a nie tak. Sam dialog jeszcze chyba nie tłumaczy tego fenomenu. Natomiast to, w jaki sposób ten dialog jest prowadzony, jak postrzega się poziom zaangażowania tych osób, to jest chyba też rozstrzygające. Kurek i Kamiński byli tacy prawdziwi. Oni po prostu byli sobą. No to nie byli jakoś wybitnie urodziwi ludzie, czy nie wiem, nie robili z tego takiego show powierzchownego, tylko przyjęli sobie bardzo fajną koncepcję takiego, a widzisz, ale nie wziąłeś pod uwagę tego, że coś tam i materiał filmowy. Pierwszy punkt? Pierwszy punkt to jest taki, że można i są tacy ludzie, którzy w stan snu wpadają w sposób nieoczekiwany dla samych siebie, tak jak na przykład nie przymierzając
obecny tu Andrzej Kurek. Prawdziwie przyjacielskie stosunki ich łączyły niewątpliwie. Wydaje się, że istniał między nimi taki rodzaj porozumienia, który pozwalał im tak zdynamizować ten dialog. Obaj byli bardzo kompetentni, mieli charyzmę, mieli osobowość i poza tym ludzie to lubią bardzo, że oni byli prawdziwi, oni byli autentycznie zaangażowani w to, co mówili. Andrzej z Dankiem to były takie typowe małpy telewizyjne. Co to znaczy? Że właściwie nawet jakby się nie przygotowywali, to sobie dadzą radę w każdej sytuacji. To jest absolutnie program ich autorski i wielka ich chwała i cześć im, ponieważ oni to wszystko robili. Głowa naszego tatusia pozostawała w pracy. Wydawało się, że aż nadto, bo kiedy można było do niego się zwrócić, bo był w domu, był domatorem w gruncie rzeczy, to i tak nie wiadomo było, czy nie przeszkodzi mu się w jakimś ważnym procesie kolejnego opracowywania, przemyślenia nad kolejnym programem. On, będąc naukowcem, potrafił przetransponować język naukowy, często bardzo hermetycznie zrozumiały dla ludzi, na język potoczny. I to w taki sposób, że właściwie dzieci też rozumiały, o czym on mówi. Dla mnie był wzruszający moment, kiedy w ciekłym helu zatapiałem różę. Później ją rozbijałem, pokazywałem, że jest zupełnie krucha się robi. Dokładnie to samo w sądzie pamiętam takie doświadczenie i pamiętam, jak oglądałem to jako dzieciak. Nie było żadnych kłopotów, żeby uzyskać na przykład z BBC za darmo, autentycznie, bezpłatnie dostawaliśmy co miesiąc taki magazyn popularno-naukowy, filmowy. I materiałami wymienialiśmy się. No, przypominam sobie taką historię, wpada Danek, mówi, jak nam tego materiału nie dasz, chociaż fragmentu, to cię nie znamy. I sonda często korzystała, częściej ja z materiałów sondy, mówię uczciwie, bo oni też mieli znakomite kontakty wszędzie. No poza tym to byli gwiazdorzy, wie pan. Oni mieli wszędzie, jak się oni pojawiali, to dziewczyny piszczały. To była bardzo sympatyczna popularność, byli rozpoznawani przez takich 14-latków, 10-latków. Chciał Andrzej na ziemię sprowadzić. Jest twoje zdjęcie już gotowe w kolorze. No i doskonale widoczne ciemniejsze miejsca, zimne. Niestety nie wiem dlaczego, ale czoło masz bardzo zimne. Był taki czas, kiedy mieliśmy kłopoty lokalowe i rzeczywiście cała redakcja popularno-naukowa musiała się ścisnąć w jednym pokoju. Tu było biurko sondy, tu było biurko kwantu, a tu jeszcze było takie biurko dostawiane Wiktor Nidzicki laboratorium robił. Wtedy było tylko 5 studiów na całą tą tutaj telewizję, w związku z czym jak myśmy dostawali 4 godziny na nagranie, nikt nie wierzył, że musieliśmy grać tak, żeby to było do puszki. Żeby później wszystkim się wydawało, że to jest program na żywo. To nie był program na żywo, był robiony jak na żywo, bo we wtorek nagrywaliśmy, w czwartek była emisja. W tym studio ja mam takie fotografie, jak to wyglądało. To rzeczywiście czasem wyglądało dość chaotycznie, ale zawsze w tym chaosie panował doskonały porządek logiczny, podporządkowanie tej tezie tego właśnie programu. Oni by to mogli robić nawet, jak ktoś mówi, na żywca. Ale oni mieli, ja widziałem ich scenariusze. To było dokładnie wszystko rozpisane. W wypadku samochodowym zginęli moi nasi koledzy Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński, twórcy telewizyjnej sondy. Do tragedii doszło dziś rano w Raciborzu Brzeziu. Samochód prowadził Andrzej Giejsztor, przedstawiciel firmy Elf. On też zginął. Peugeot wpadł w poślizg, zderzył się czołowo z ciężarówką. Uderzenie było tak przeogromne tego osobowego samochodu w tą ciężarówkę, że klapa, przednia maska tego osobowego samochodu wspawała się w przód tej ciężarówki. Z przodu siedział Kamiński, z tyłu siedział Kurek i ten trzeci, którego wtedy jeszcze nie wiedziałem, który prowadził samochód. A to był pan Giejsztor, kierowca rajdowy, który ich wiózł. Oni razem we trójkę jechali. Pół Warszawy było na pogrzebie. Przecież nikt nikogo nie zapraszał. To była manifestacja. Nie byli to jacyś showmeni, nie wiadomo jakich popularnych hitów. To byli ludzie, którzy prowadzili program popularno-naukowy. Na tych grobach oni są obok siebie i widzę tam ustawione światełka, bo czołówka sondy. To był napis na tle tego symbolu yin-yang.
I oni ustawiają ten symbol z tych światełek. Czerwony na grobie Andrzeja, bo grób jest biały, i biały na grobie Danka Kamińskiego, bez czerwony. Kurek nie był najbardziej jakimś, nie był jakimś typie macho, czy nie był modelem, prawda? Był raczej skromnym człowiekiem. Czasami jak go źle oświetlili, to w ogóle wygląda jak straszydło. To samo Danek, prawda? A jednak byli tak sympatyczni, że ich ludzie kochali. Kochali ich za wiedzę i za to, że oni są tacy, jacy są. Bieda tamtych czasów miała swoje minusy, ale na pewno dla takiego programu jak Sonda był ten jeden wielki plus, że na pierwszym planie nie były te wszystkie fajerwerki naokoło, tylko były właśnie osobowości. Sonda się utożsamiała z Kamińskim i Kurkiem. I teraz każdy inny człowiek, który będzie chciał coś takiego zrobić, się nie przebije. Bo takich osobowości się już nie ma i nie spotyka się takich ludzi już. I nikt nie, po prostu, ja wiem, no może nawet jakby się bardzo starał, to moim zdaniem nie jest w stanie odtworzyć tego, co oni robili. Bo to byli ludzie, jednorazowi ludzie. Bój się, że nie ma ludzi niezastąpionych, nieprawda. Co po śmierci autorów straciła telewizja? Przede wszystkim traciła najlepszy program. Przede wszystkim straciła Andrzeja, który gdyby się dalej rozwijał, to ja, gdybym ja był szefem, to ja bym mu zrobił szklany gabinet, w którym by siedział i on by tylko tworzył scenariusze. Kiedy już ani ich garnitury, ani ich okulary, ani tym bardziej komputery nie są już czymś współczesnym, wręcz przeciwnie, bardzo się zestarzały. To nie zestarzała się ta idea właśnie zainteresowania nauką. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy za tydzień we wtorek o 17:50 i teraz w kosmos. I teraz w kosmos. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek programu Czas przeszły dokonany.